Franciszki Tonka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z organizacją mojej szafy, która znajduje się za mną i za chwilę Wam pokażę, jak wygląda, ale wcześniej chcę Wam powiedzieć, że ostatnio robiłam takie porządki w mojej szafie i patrzyłam, jakie ubrania są na mnie jeszcze dobre, a jakie już za małe. I powiem Wam, że bardzo dużo ubrań niestety jest już na mnie za małe i postanowiłam, że zrobię taką jakby wyprzedaż mojej szafy i założyłam konto na Vinted, nazwa to Szkieletonka i będę tam dodawała ubrania, które są już na mnie za małe. Tak jak mówiłam, nazwa to Szkieletonka, oczywiście Was tam zapraszam i bez przedłużania przejdźmy do tematu odcinka. Tak wygląda moja szafa, tutaj się odbija lampa, ponieważ u mnie cały czas pada i muszę się nią po prostu wspomagać. W każdym razie właśnie tak wygląda moja szafa, była ona robiona przez mojego tatę na wymiar. Jest trzydrzwiowa w zabudowie oraz otwierana na dotyk. Tam na górze mam szafeczki, w których trzymam mniej używane rzeczy, na przykład w pierwszej trzymam koce na zmianę i poszewki, w drugiej trzymam książki i zeszyty z wcześniejszych klas, a w trzeciej trzymam na przykład jakieś różne ozdoby bożonarodzeniowe, gry i takie inne rzeczy. I to tyle na górze, teraz przechodzimy do dołu. W tych dwóch pierwszych częściach mam ubrania, a w tej trzymam jakieś bardziej takie rzeczy do szkoły. Zresztą za chwilę Wam je pokażę i zaczniemy od tej strony. Tak to wszystko wygląda po otwarciu. I teraz zaczniemy od góry. Tutaj trzymam różne teczki, karty prac ze szkoły oraz bloki. Mam tutaj też piórnik taki, z boku mam farbki DIY, które używałam w innym odcinku do robienia takiej jakby bluzki tie-dye. Tu mam takie kubki do układania i mniej potrzebne rzeczy. Niżej trzymam różne pisaki, długopisy w takich kubeczkach oraz ołówki. Mam tutaj też naklejki, takie case'y na mój telefon w takim fajnym opakowaniu, które mi się bardzo spodobało. Tutaj mam też pisaki do malowania i takie jakby szufladki, w których trzymam na przykład szybki do szywacza, jakieś tam większe strugaczki, z których już nie korzystam i takie inne rzeczy. Mam tutaj też karteczki, a tam na górze mam zapas ołówków. Teraz przechodzimy niżej, tutaj mam taką rurkę, na której kiedyś wisiały kurtki zimowe i jesienne, ale zostały przewieszone w inne miejsce, do innej szafy. A teraz wisi sobie tutaj mój plecaczek, tak on się prezentuje i powiem Wam, że to jest mój ulubiony plecaczek. Zawsze jak gdzieś jadę, to biorę tylko jego. Kupiłam go w Deichmannie, jest on z Fila. W tej części też mam statywy, jak nie nagrywam, żeby mi nie były po prostu gdzieś w pokoju, to tutaj je sobie daję. I najniższa część, w której mam takie pudełeczka, jeszcze wyżej mam ciężarki. A teraz Wam pokażę, co trzymam w tych pudełeczkach. Zacznijmy może od tego. W tym pudełeczku mam rzeczy do robienia squishy oraz żywice. W kolejnym pudełku mam rzeczy bardziej na plastykę oraz technikę, na przykład jakieś brokaty, takie stempelki na plastykę, takie bardziej rzeczy właśnie do szkoły. W kolejnym pudełku mam balony, które zostały mi z urodzin oraz mam takie talerzyki, które mi się ostatnio przydały na plastykę. I tutaj są balony. I w ostatnim pudełku mam rzeczy do robienia slajmów, czyli na przykład kleje, brokaty, takie kuleczki i takie inne rzeczy. I to na tyle z tej części, teraz przechodzimy do części ubraniowej. Tak się prezentuje druga część szafy, mam tutaj właśnie i półeczki oraz szuflady. I właśnie zaczniemy od dołu. Na samym dole mam taki kapelusz na lato, tak on wygląda. I obok niego znajduje się torebka z Fila, z której tak jakby mniej korzystam niż z plecaczka, ale i tak w niej chodzę, więc mam ją tutaj. Teraz tutaj mam takie trzy szufladki. I zaczniemy od tej. W
tej szufladzie mam plecak, którego na razie nie użyłam, ponieważ nie chodzimy do szkoły, bo jest kwarantanna. Mam też nerki, kapelusz, maseczki. Taką fajną maseczkę w ogóle znalazłam z logami szkieletonki, można powiedzieć. Na dole mam też worki oraz paski. Drugiej szuflady nie będę pokazywała, ponieważ tam trzymam bieliznę, ale przejdźmy za to do kolejnej. W tej szufladzie trzymam skarpetki i mam tutaj taki jakby fajny organizer zamówiony na Allegro. Postaram Wam się dać link w opisie. I powiem Wam, że ten organizer jest naprawdę bardzo fajny. Tak jakby nie ma aż takiego bałaganu, można to tak nazwać, tylko jest wszystko tak fajnie poukładane. I to już na tyle z szuflad, teraz przechodzimy do półek. Zanim zacznę omawiać, co tutaj jest, pokażę Wam takie jakby podświetlenie, które mam tutaj zamontowane. Tak to wygląda. Było to kupione w Biedronce i powiem Wam, że naprawdę to lubię, ponieważ jak jest na przykład noc, to po prostu mi podświetla tą szafę. I teraz zaczniemy od tej półeczki. Tutaj mam spodnie. Na samym początku mam te jakby shorty, ponieważ zbliża się lato, no i będzie wiadomo mega gorąco, więc w takich na razie będę chodziła. Te na przykład są z Bershki, te z H&M, a te dwie pary są z Reporter Young. A z drugiej strony mam takie jakby bardziej luźne, można to tak nazwać. Z tyłu mam spodnie z długimi nogawkami, w których już na razie nie będę chodziła, ponieważ zbliża się lato. Ale na przykład mam tutaj spodnie z Bershki i H&M. Ja naprawdę mega dużo ubrań mam z Bershki. Tutaj mam jakieś leggingsy i również spodnie, chyba są one z H&M, tak mi się wydaje. Albo również z Bershki, ale raczej są z H&M. I tutaj tak samo mam takie bardziej luźne spodnie. Teraz przechodzimy do kolejnej półeczki. Tutaj mam właśnie t-shirty. Tutaj właśnie mam takie jakby bardziej koszulki luźne, na co dzień. Tu mam również koszulki jakieś białe i czarne. Z tyłu mam piżamy, piżamy letnie, piżamy zimowe. A na samej górze mam poszewki, pościel i prześcieradła. Są one najwyżej, ponieważ rzadko z tych rzeczy korzystam. A teraz przechodzimy do ostatniej części. Tak ona się prezentuje. Tutaj jest najwięcej ubrań. I mam właśnie tutaj takie dwie rurki. Jedna jest na dole, druga na górze. No i tutaj są właśnie wieszaki ułożone kolorystycznie. Żółty, zielony oraz niebieski. A na górze mam tylko białe i jeden zielony, ponieważ zabrakło mi wieszaków. I na dole ogółem mam koszulki z krótkimi rękawkami, topy i takie inne. I w sumie też podpowiadam, gdzie są dane rzeczy kupione, ponieważ wiele osób się pyta o niektóre ubrania. Kilka osób pytało się, skąd jest ta bluzka. Jest ona z Reporter Young. I w sumie mam też podobną robioną tak jakby DIY-em, lifehackiem z TikToka. Mi się mega podoba ten efekt i właśnie bardzo często w niej chodzę. Tu mam też właśnie takie jakby topy z Bershki, ten tak samo. Ten top jest z H&M. Tutaj mam bluzkę na ramionczkach z Bershki. Ja naprawdę bardzo dużo ubrań mam z Bershki. Te trzy topy mam z New Yorkera. I też dużo osób się pytało o tą koszulkę, tak ona się prezentuje. Jest ona z Reporter Young i powiem Wam, że mi się ona bardzo spodobała ze względu na ten tak jakby siatkowany efekt. I tu na dole mam też takiego jakby skrzata, krasnala bożonarodzeniowego. Nie miałam go gdzie dać, więc dałam go tutaj i mi towarzyszy przy wybieraniu stylizacji. Teraz przejdźmy do góry, tutaj mam bluzy i tak samo powiem, skąd są dane ubrania. Wiele osób się na przykład pytało o tą bluzę z Lilo i Stitch. Jest ona z Bershki, ma taki efekt z prany. Jest tutaj właśnie taki Stitch różowy. Mi się ona właśnie mega spodobała, ale za każdym razem jak chciałam ją kupić, nie było rozmiaru. Tak szybko się wyprzedawał i naprawdę byłam mega szczęśliwa, jak mi ta bluza przyszła. Tak samo wiele osób pytało się, skąd jest ta spódniczka, jest ona z Bershki. I o te spodnie się mega dużo osób pytało i one są z Zary.
Tutaj mam takie dwie bluzy, są one również z Bershki, pojawiałam się na nich często na niektórych TikTokach. Tu jest jedna i tu jest właśnie druga i obydwie są z Bershki. Kolejna bluza jest to z Billie Eilish i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo osób się pytało, skąd ona jest. Jest ona z H&M-u, ale nie wiem, czy ona dalej jest na H&M-ie, ponieważ kupowałam ją dość dawno, a wiem, że rzeczy z H&M-u z Billie znikają. A więc to wszystko, jeśli chodzi o moją szafę. Mam nadzieję, że wszystko Wam dobrze opisałam i mam nadzieję, że Wam się podoba moja szafa. Możecie dać znać w komentarzach, jak wygląda Wasza. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że ja tutaj nie trzymam butów, są one na dole w szafce, tak samo jak kurtki zimowe i jesienne. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, możecie oczywiście zostawić kostkę w górę, wpadajcie na moje social media, linki będą w opisie. I to na tyle w dzisiejszym odcinku, ja będę się już z Wami żegnać, do zobaczenia w kolejnym, pa pa!